Magdalena Dubert, MMA Rocks. Dzisiaj kolejny raz w wersji audio z gościem, którego dawno u nas nie było. Peter Sobota. Witaj, Peter. Witajcie, pozdrowienia do Polski, tutaj z Niemiec. Miło mi Cię poznać w końcu. Szkoda tylko, że no, troszeczkę smutne okoliczności sprowadziły nas do siebie, jeżeli chodzi o Twoją ostatnią walkę. Ale zanim o niej, no to może podgadajmy troszeczkę o Wielkanocy. Jak ją spędziłeś? W Polsce czy jednak w Niemczech? Nie, byłem większość czasu tutaj w Niemczech. Bo mam dużą rodzinę tutaj w Niemczech i tak samo teraz jestem uczeniony i byłem u rodziny od żony i ona jest ze Szwajcarii, to tam parę dni spędzałem, parę dni w domu. No i w sobotę jeszcze była walka, jeden taki chłopczyk młody z mojego klubu się bił, to jeszcze mu pomagałem, to też było w Szwajcarii, to tak spędzałem koło ringu i z rodziną wakacje. A zdążyłeś chociaż zjeść coś takiego tradycyjnego, jeżeli chodzi o święta wielkanocne? No wiadomo, u rodziców moich to były rolady i kluski i to jest tak typowe śląskie jedzenie. No proszę, czyli polskie dania nie są Ci obce, pomimo iż większość czasu spędzasz jednak w Niemczech. Przejdźmy do tej ostatniej walki, żeby zakończyć ten temat jak najszybciej, bo na pewno nie jest zbyt miły. I zacznę od tego, czy wszystko już ok z Twoim okiem, bo pamiętam, że trochę się na nie skarżyłeś w Twoich postach na social mediach, że no, doskwierało w tym starciu. No, pod końcem trzeciej rundy łokieć dostałem, oko trochę jeszcze zostało, to był taki głęboki kat, 7 razy musieli to szyć i problem był taki, to nie jest mój pierwszy kat i wiem jak to jest, ale normalnie jak jest kat i krew się wlewa do oka, to widać czerwono, ale ja w tej walce otworzyłem oczy i już na lewym oku nic nie widziałem i tylko biało i czarno. I normalnie się przestraszyłem i muszę powiedzieć, że trochę paniki dostałem, że coś się z moim okiem stało i tylko zacząłem bronić to oko, aż sędzia skończył potem walkę. Niestety sekundę przed końcem, ale dobra, niestety tak i tak by przegrałem tą walkę, dlatego nie chcę się skarżyć, ale no bałem się o oko, ale na szczęście nic się nie stało. Tak po pół godziny już coś widziałem dobrze na oku i dzisiaj już wszystko dobrze widzę, doktory mnie sprawdzili i na szczęście wszystko jest dobrze. O, sorry. Ale w tym pierwszym momencie naprawdę się przestraszyłem i dlatego też może przestałem się bronić i walczyć i tylko na to oko uważałem i już pozycji nie spróbowałem lepsze dostać, dlatego sędzia przerwał walkę i myślę, że też jest okej. Okay. Pamiętam, że właśnie też na swoich mediach społecznościowych mówiłeś, że byłeś w 100% przygotowany do tej walki, więc czy faktycznie obrona tego oka, to żeby nie stała mu się większa krzywda, była taką no, topową przyczyną, jeżeli chodzi o porażkę w tym starciu, czy jednak czegoś jeszcze musiało zabraknąć? Nie, to był tylko koniec, ale od początku to nie była dobra walka. Bardzo słabo, naprawdę bardzo słabo się biłem i właśnie cały czas się zastanawiam czemu, bo trening camp miałem naprawdę bardzo dobry, bardzo dobrze się czułem. Ja już mam parę walk, już parę lat się biję, już miałem dużo gorsze treningi, gorsze się czułem i wygrałem walki, a tym razem normalnie wszystko było perfekt i tak dobrze się czułem i byłem pewny, że naprawdę mogę z nim wygrać, ale po tym walce za dużo błędów robiłem. Normalnie jestem taki smutny, że się nie udało i że tak naprawdę źle walczyłem, że do dzisiaj mnie ciężko jest dla mnie to łyknąć. I cały czas się zastanawiam, czemu to się stało. Tak myślę, może w pierwszej rundzie od razu dostałem knockdown, w pierwszej akcji jak weszłem. I to na kamerze, tak na wideo nie wyglądało to takie mocno, ale w tym momencie to był tak jak błysk do głowy. I do dzisiaj mnie kark jeszcze boli i szczęka mnie długo bolało. To był naprawdę taki czysty strzał w szczękę. I to mnie potem jakoś zatrzymało, bo cały czas pamiętam, że myślałem we walce, kiedy jest dobry moment atakować, kiedy mam wchodzić i zawsze tak za dużo trochę myślałem i potem za mało robiłem i potem zaczęły się błędy robić jeden za drugim i na takim poziomie jak jeden błąd może wystarczyć i runda jest przegrana. No i to się potem stało i nie było to dobrze. Walczyłem na przykład, próbowałem atakować w parterze, ale z plecach i wiadomo, że z plecach jest ciężko. Ciężko na takim poziomie kogo podać, ale spróbowałem. Miałem wcześniej wstawać i lepiej w stójce próbować atakować i też prędzej iść na takedown. Dopiero w trzeciej rundzie na pierwszy takedown
poszłem i słyszałem narożnik i narożnik jeszcze mówił w drugiej rundzie, że mam iść teraz w parter go ściągać i w ogóle nie próbowałem, bo byłem tak ustawiony, że mu chciałem go trafiać, ale normalnie za dużo błędów i bardzo, bardzo słaba walka i bardzo ciężko to jest dla mnie łyknąć, bo to był teraz moja szansa, żeby wchodzić do top 15 i się nie udało i siedzę teraz tu. Czy skoro mówisz, że popełniłeś dużo błędów, że knockdown był na początku i w ogóle, to czy to oznacza, że razem ze swoimi trenerami, a może sam usiadłeś już i obejrzałeś sobie tą walkę i przeanalizowałeś ją na spokojnie, bo też właśnie pamiętam, że no nie za bardzo po samej porażce chciałeś to robić. No, widziałem tą walkę dwa razy, ją zobaczyłem i tak z kolegami i z trenerami już o tym wszystkim rozmawiałem. Wiadomo, że jeszcze tak do końca nie jestem pewny, co się tam stało, czemu to się tak wszystko nie udało. Ale no, już tak jest już zanalizowane, ale też trzeba powiedzieć, to jest jednak sport i wszystko się może stać i może być normalnie słaby dzień. Nie chcę też za dużo energii w tego wsadzić i być smutny i tak się wkurwiać, tylko chcę patrzeć do przodu i już na następną walkę patrzeć. I teraz jest taki problem, że UFC przychodzi do Hamburga za niedługo i wiadomo, by się chciałem bić w Niemczech, bo do tego dnia na każdej gali w Niemczech biłem się i tak bardzo chętnie chciałem dalej robić, ale 3 tygodnie przed walką dziecko mi się urodzi i dlatego cały czas się zastanawiałem, czy to mam zrobić, czy nie, ale zdecydowałem, że nie będę się tam bił i poczekam i trochę później w roku będę następną walkę robił. To jest też trochę ciężkie, bo po takiej słabej walce chcę najlepiej od razu wrócić i wygrać i zaś się dobrze czuć, ale teraz to jest chyba ważniejsze dla mnie. I ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o właśnie tą ostatnią walkę, bo nie ma co do tego wracać, zamknijmy tą kartę. Czy masz jakiś żal do sędziego, że jednak no, przerwał tą walkę w ostatniej sekundzie, nie pozwolił, żeby ona dotrwała do decyzji, która no, jeżeli można mówić o porażce, że wygląda lepiej, no to wydaje mi się, że wygląda lepiej niż TKO w rekordzie. Czy w jakiś tam sposób niesmak do sędziego został, czy uważasz, że bardzo dobrze zrobił, że mimo wszystko tą sekundą trochę zdrowia ci oszczędził? Nie, tam ta jedną sekundę to by na pewno jeszcze przyżyłem. To nie jest, dla mnie to nie jest to pytanie, ale w ogóle tak nie myślę i nie jestem. Myślę, że jest okej, że przerwał tą walkę. Bo sędzia, moim zdaniem, on nie musi myśleć o czas, tylko on tylko cały czas musi patrzeć na tą sytuację i dla sędziego czas nie ma być ważny. To jest moje zdanie i dlatego nie zrobił błęda, bo ja naprawdę już się nie broniłem, tylko oko ochraniałem i tyle. Już, a ja, tak jest w MMA, jak już pozycja nie próbuje lepszą pozycję dostać i się tylko bronię, to sędzia musi stopnąć tą walkę i tak zrobił i dlatego myślę, że jest okej. Zahaczyłeś już temat gali w Hamburgu, która faktycznie ma zawitać jeszcze w tym roku. Mówisz, że na niej nie zawalczysz. Czy to była tylko twoja decyzja, czy jednak konsultowałeś to również ze swoją żoną? Oczywiście gratuluję, bo nie miałam okazji pogratulować ci zmiany stanu cywilnego. Wspólnie podjęliście tą decyzję, czy jeszcze gdzieś tam z trenerami o tym myślałeś, czy tylko ty i wyłącznie stwierdziłeś, nie, okej, poświęcam się rodzinie, no jednak dziecko to dziecko. Wiesz co, to była moja decyzja, ale ze strony rodziny i ze strony żony w ogóle nie mam żadnej presji, że nie mam zrobić tą walkę. Ona powiedziała, że mam tak zrobić, jak ja myślę i ona mnie tak poznała, ona zna tą sytuację i wiadomo, że ona chce, żeby byłem, jak dziecko się urodzi i to na pewno by byłem, nawet jakby ta walka była, bo jest 3 tygodnie przed walką, ale całe życie się tylko kręci o mnie, cały czas. Gdzie następna walka, gdzie następny trening, gdzie jedziemy, cały czas. I teraz jest taki okres, że będziemy mieli pierwsze dziecko i myślę, że teraz jest też ważne coś oddać i po prostu muszę powiedzieć, pierwszy raz w życiu dla mnie coś innego jest ważnego jak następna walka. I to jest teraz to i dlatego wiadomo, by się chciałem bić, ale więcej chcę zostać z rodziną i dlatego w ogóle nie jest to taka ciężka decyzja i jest okej. Tutaj rodzinę mam bardzo duże wsparcie, tutaj mam dobry team i wszyscy tylko mówili do mnie, że ja się muszę zdecydować, bo jak będę to chciał, to też zrobię i wsadzę moją energię, ale jak tak z pół sercem, to tylko będę robił i
nie będę z głową i sercem na sali, to bez sensu, bo teraz przegrałem, muszę następną walkę wygrać i to muszę być 100% skoncentrowany na to. I to wolę lepiej zaczekać trochę, zobaczyć jak się wszystko nastawi, bo wiadomo, to będzie nowe życie z takim małym dzieckiem w domu. I myślę, że jak parę tygodni przejdą, to już będę wiedział jak i co najlepiej zrobić. Może tu zostanę, może będę musiał wyjechać na treningi. Muszę zobaczyć jak to zrobię, ale na pewno to jeszcze nie jest koniec. Za niedługo zaś wracam do oktagonu. Mam 31 lat, lata mi lecą i tam parę walk chcę jeszcze na pewno zrobić. Czy jeżeli nie Hamburg, jeżeli powiedziałeś, że nie, wtedy poświęcamy się rodzinie i dziecku, to kiedy planujesz wrócić? Skoro nie wtedy, no to jakaś późniejsza gala cię interesuje, jakiś konkretny miesiąc, może miejsce? Ja lubię walczyć w domu, blisko domu. Tutaj mam najwięcej kibiców. Niestety się nie udało na UFC w Polsce, bo obydwa razy chciałem się tam dostać, ale nie udało się. Ale byłem w Gdańsku na żywo, żeby to zobaczyć. To albo w Niemczech, albo w Polsce. Najlepiej się czuję, ale też bardzo chętnie by zawalczyłem w Las Vegas, bo to był zawsze też taki mój taki cel, żeby tam się kiedyś bić. Zobaczymy, czy się uda, ale na Las Vegas teraz jadę za niedługo, bo Krzysiek się bije w tym, w Glendale. To jadę tam, będę u niego w narożniku i potem jeszcze jedziemy tydzień do Las Vegas, tam do Performance Institute i sprawdzimy, jak tam wszystko będzie. Ale kiedy następną walkę będę robił, jeszcze nie wiem, ale myślę tak za, nie wiem, może 5-6 miesięcy, coś takiego. Może trochę prędzej. Też zależy, co UFC powie, bo nie zawsze jest tak, że jak wiznę i powie, że chce się bić, że to się też uda. Skoro nie wiadomo jeszcze, znaczy gdzieś tam celujesz w jakiś okres, to czy masz jakiegoś rywala, z którym teraz chciałbyś się zmierzyć? Czy cały czas celujesz w ten taki najwyższy pułap, ten top, żeby dostać się do tego rankingu? Czy jednak kogoś tam na przetarcie po porażce chciałbyś dostać, takiego kogoś lżejszego? Nie. U mnie dlatego robię ten sport, żeby być najlepszym, żeby dostać się do góry i to były zawsze moje myśli. Nie chodzi mi też o hajs, bo wiadomo, każdy potrzebuje pieniądze, ale ja jestem tutaj dobrze ustawiony. Mam biznes, mam własny klub. Ja się tylko biję, bo to kocham. Nie muszę tego zrobić, bo te pieniądze potrzebuję. I dla mnie motywacja jest wyjść jak najdłużej, ale nie mogę się oszukać, bo teraz po porażce nie będzie jakiś top 15 zawodnik, tylko najpierw zaś muszę parę walk wygrać, aż się tam dostanę. Tak jednak jest. No mam nadzieję, że jednak nie dostaniesz, tylko że już będzie tylko i wyłącznie zielony kwadratik obok ciebie. Zahaczyłeś temat Krzysztofa Jotko, poprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy staniesz w jego narożniku. Wiem już, że staniesz. Na pewno jesteś z nim w stałym kontakcie, także jak przebiegają jego przygotowania, jak on się czuje przed tą walką, czy wiesz cokolwiek na ten temat? No wiadomo, wszystko wie. Jest mało ludzi na ziemi, z którymi mam więcej kontaktu jak z Krzyśkiem. Normalnie prawie każdy dzień rozmawiamy i piszemy. I czuję się bardzo dobrze. On już długo trenuje, bo zaczynał przygotowania w Tajlandii, a tam byli razem i to już na pewno, nie wiem, z 2,5 miesiące temu. I wtedy już był w dobrej formie. Już tam na sparingach dobrze się czuł. I jest bardzo dobrze wytrenowany, jest już chudy, nie musi zbić dużo wagi. Jest gotowy. Tak w środku od jego kampu miał taką małą dziurę, bo już może trochę za dużo tego treningu było. Potem odpocznął parę dni i teraz zaś wrócił bardzo mocno. I tam w ATT, ja tam sam byłem i trenowałem, to jest chyba najlepszy klub na świecie. Przynajmniej najlepszy sparring partnery na świecie, to na pewno będzie przygotowany. No i mam nadzieję, że nie będzie miał taki pech jak w ostatniej walce, bo wiadomo, teraz ma presję. Przegrał ostatnią walkę, bardzo duży pech to był i tą walkę przedtem z Branch. Nie był to chyba jego dzień, bo to nie był ten Krzysiek Jotko, którego znamy. I teraz ma dwie porażki i chyba każdy wie, po trzech porażkach, po trzech takich, to mogą być kłopoty potem z kontraktem. Nie jest łatwa sytuacja i tak samo bije się teraz na undercardzie. Dla UFC to też jest trochę droższa walka, bo Krzysiek i tak samo Brad Tavares też już lepiej zarabiają trochę. Dlatego rozumiem, że on też ma już trochę więcej presji i na pewno to czuje, ale w tej walce musi to zapomnieć, bo on jest bardzo dobrym i bardzo silnym zawodnikiem i co się stało, to się normalnie stało, już nie idzie tego zmienić, dlatego cały czas mu też mówię, że ma tylko do przodu patrzeć i myślę, że jest okej, dobrze się czuje, dużo się jeszcze śmieje, dobry humor ma i mam nadzieję, że wszystko się uda.
A jakie są jego mocne strony w tej walce, a mocne strony Brada Tavaresa? Czy jesteś w stanie coś wymienić, który, kogo może czymś zaskoczyć? Myślę, że Jotko lepiej się rusza. Krzysiek się bardzo dobrze rusza, ma bardzo dobrą kondycję i Krzysiek wszystko dobrze robi. On ma dobre ręce, dobrze kopie, dobrze łokcie i tak samo też w parterze. Nie jest taki, że idzie na submission, ale jak Krzysiek na tobie leży u góry i bije, to naprawdę jest dobry. A Brett Tavares on więcej tak stoi, czym też jest twardy zawodnik na pewno, ale myślę, że Krzysiek się będzie dużo ruszał, tak jak zawsze to dobrze robił, to może wygrać w stójce i też myślę, że go może wywalić i też w parterze to wygrać, tak na ground and pound, coś takiego. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno nie jest łatwa walka, bo Brett Tavares jest bardzo twardy zawodnik. Na pewno liczymy na to, żeby mu się udało. Do twojej dywizji dołączył całkiem niedawno Salim Tuari, który ma już zaplanowaną następną walkę. Ty jesteś urodzony w Polsce, on również jest Polakiem. Powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na walkę z zawodnikami z tego samego pochodzenia? No jednak UFC jest tak rozbudowane, że jest wybór, ale gdyby postanowiono zostawić was ze sobą, to czy miałbyś wobec tego jakieś pretensje? Muszę powiedzieć, że ja go nie znam. Ja go widziałem tylko jedną walkę, ja go widziałem, to było w Gdańsku, jak tam byłem. Dlatego on nie jest moim kolegą i dlatego jakbym się miałem z nim bić, dla mnie to nie był problem. Ale jak mogę wybrać sobie, to wiadomo, wolę kogoś z innego kraju. Zawsze to, ale nie zawsze jest taka opcja. Ale jakby na przykład miałem propozycję się bić z Krzyśkiem albo, nie wiem, z Błachowiczem albo z kogoś, którego znam i lubię, to by tego nie chciałem. Nie chciałem tego zrobić, bo może coś innego, jak się bije o pas i on ma pas, to może można jeszcze o tym rozmawiać, ale na tym poziomie są jeszcze tyle innych zawodników, że myślę, że nie jest to potrzebne. Wiemy już, że w Hamburgu się nie zobaczymy, że planujesz walkę gdzieś tak powiedzmy za 5-6 miesięcy, czyli rozumiem, że tylko wtedy w tym roku będzie można cię jeszcze zobaczyć, czy gdzieś tam może planujesz jeszcze w grudniu, no jednak przerwa byłaby no trochę krótka, bo gdzieś tam to byłby październik. Chyba tylko jedną walkę w tym roku jeszcze zrobię. Chciałem dwa, ale teraz tą przegrałem. I jest tak, że u mnie w mieście tutaj otwieram nowy klub i przyprowadzimy się do naprawdę dużego nowego klubu, 3 razy taki duży i to jest dla mnie duży projekt i dużo mam z tym roboty i myślę, że ciężko będzie jeszcze to i dwie walki zmieścić. Myślę, że jedna walka się zmieści, mój duży projekt z tym nowym klubem się zmieści i wiadomo, będę miał rodzinę i to też potem jeszcze dużo się zmieni, dlatego nie chcę teraz za dużo zaplanować, żeby wszystko się dobrze udało i żeby nie miałem za dużo stresu z tym. Na pewno trzymam kciuki, żeby ten wielki projekt się udał. Może nawet uda nam się odwiedzić ciebie w nowym klubie i zrobić już wywiad tak przed kamerą. Bardzo chętnie. Dobrze widziałam, że będziesz miał synka? Tak, Aleksander. Tak, bardzo ci gratuluję już teraz, chociaż jeszcze na niego czekasz. Zamierzasz go nauczyć polskiego i polski dań jakichś pierogów? No, tak na pewno zrobimy. Moja siostra też ma 2 dzieci i ona z nimi tylko rozmawia po polsku i tak samo moi rodzice. I tak samo ja będę robił, bo chcę, żeby to zostało. To jest nasza kultura. Tak się wychowałem. I wiadomo, ja tutaj żyję w Niemczech, ale w sercu zawsze ta Polska czynię i chcę to też dalej dać dla moich dzieci. Dla mnie jest normalnie, że ja z nim tylko po polsku będę rozmawiał. To jest dobrze dla niego, ale też dobrze dla mnie, bo cały czas się będę musiał uczyć dalej, bo mój polski też nie jest perfekt. I chcę to robić i chcę też, żeby babcia i dziadek i wszyscy z nim po polsku rozmawiały, żeby to się nauczył. I moja żona jest w Szwajcarii, ale rodzice są ze Czechach. To on cię będzie uczył po polsku, po czesku, po niemiecku, no i potem kiedyś tam po angielsku w szkole. To będzie dobrze nastawiony chyba. Na pewno będzie wielojęzyczny. Na pewno będzie miał więcej języków niż ja sama, bo ja to jedynie z angielskim mogę porozmawiać. No, ale to już okej. Czy rozumiem, że wyprawa do Polski kolejna, która się szykuje, to na pewno ta, w której będziesz mógł pochwalić się przed świeżo upieczonymi dziadkami swoim dzieckiem. Tak jest. Ale jeżeli ci powie pewnego dnia, że będzie chciał zostać zawodnikiem MMA i pójść w ślady taty, to co, zgodzisz się? Na pewno się
zgodzę, ale nie wiem, jakby mogłem wybrać, czy by tą drogę dla niego wybrałem. Moim zdaniem on musi robić, co on chce. Jak to będzie balet, to będzie balet. Chcę, żeby robił to, co kocha, bo to, tak samo ja to zrobiłem. Ja tutaj szkołę mam skończone, studia mam skończone i miałem opcję iść w jakiś zawód i robić gruby hajs, ale chciałem to robić, co kocham i to jest MMA. I myślę, że to była dobra opcja, bo jestem szczęśliwy, mam dobre życie i chcę, żeby on był szczęśliwy i zobaczymy, co to będzie. Jak to będzie MMA, to to będzie MMA, jak to będzie balet, to jedziemy na balet. Na pewno jeszcze trochę będziemy musieli na jego decyzję poczekać, ale w oktagonie na pewno też chętnie byśmy go widzieli, tak jak tatę. No, jesteś już w tym MMA troszeczkę, jakieś doświadczenie już masz, to jest też twoje ponowne wejście do UFC, bo pamiętamy, że była taka krótka przerwa. Co zmieniło się przez ten czas? Na pewno masz już porównanie. Czy jesteś w stanie powiedzieć o jakichś takich mocnych różnicach, które były wtedy, a są teraz? Myślisz o UFC, tak, albo o całym MMA? Zacznijmy od całego MMA, a potem przejdziemy do samego UFC. No, bardzo dużo się zmieniło, naprawdę. W tym moją pierwszą walkę zrobiłem, to miałem 16 lat. To było w Leipzig. Teraz mam 31 lat. To było 15 lat temu. I wtedy to my nie mówili na to MMA, tylko u nas się to nazywało free fight. Ten sport się nazywał free fight i to było reguły UFC i pride zmieszane. I jeszcze mogli być z głową, headbutt. Normalnie wszystko było. To było vale tutto. I normalnie tak moje pierwsze walki tutaj w Niemczech u nas zrobili. I nie było w ogóle takiej opcji dla nas, że my to kiedyś możemy profesjonalnie robić i być prawdziwymi zawodnikami i zarabiać tym pieniądze. W ogóle takiej opcji nie było, my tylko to robili, bo my po prostu kochali trening i my kochali się bić. Tak to wszystko się zaczęło. Jak teraz patrzę, to jest normalnie taka różnica, ten cały sport, nie tylko UFC, tylko w Niemczech i w Polsce jeszcze dużo, dużo więcej, to się tak rozwinęło, że niekiedy nie umiem wierzyć, co się stało. Bo naprawdę, ja jestem przynajmniej tutaj w Niemczech od początku i w Polsce się biłem, pamiętam 2008 na KSW Extra, to tam, nie wiem, w tej sali może 2000 ludzi były. Pamiętam, Kalidow miał główną walkę z Tabera, Błachowicz się bił, Kułak się bił, ja się tam biłem, tam dobre zawodniki były, ale to było wtedy jeszcze takie małe. I teraz na KSW jak idę, to jest taki show, że naprawdę niekiedy nie umiem uwierzyć, jak co się w ogóle stało. I też dla mnie nie miał nigdy taki plan być kiedyś profesjonalnym zawodnikiem MMA, bo normalnie to było tylko w UFC w Ameryce i tam nie było Niemców czy Polaków. Pierwszy był potem Dwal i to był w ogóle pierwszy z Polski, któremu się udał. I Tomka Dwala potem bardzo też poznałem w Las Vegas, nim się kumplowałem i on mnie zaprowadził do Ameryki pierwszy raz. To mogę cały dzień chyba opowiadać, ale bardzo, bardzo dużo się zmieniło. No i w UFC też dużo się zmieniło, trzeba powiedzieć. Dużo ludzi narzekają, mówią, że nie jest dobrze i za mało płacą. Może mają rację, może by mogli więcej płacić, ale jak myślę, pierwszy kontrakt podpisałem za pierwszą walkę, to było 2010 albo 2009, to dostałem $4000 za pierwszą walkę. I teraz za ostatnią nie przegrałem, ale przed tą następną to już prawie 60 tysięcy miałem. To widać, że to jest bardzo, bardzo dużo, dużo więcej. I tak samo jak ktoś robi pierwszą walkę, to teraz już zarobi jak wygra, nie wiem, jakieś 24 tysięcy. To finansowo już idzie to do przodu i myślę, że to w następnych latach będzie cały czas też do przodu iść. I dużo większe i więcej profesjonalnie też wszystko jest. Jako zawodnik UFC, jak się tam idzie, to w ogóle nie masz kłopotu. Wszystko jest dobrze zorganizowane, dostajemy nawet pieniądze tak, żeby mogli coś kupić do jedzenia i wszystko jest easy, wszystko jest spoko. I widać, że to jest taka maszyna teraz, bo kiedyś robili jedną galę na, nie wiem, 2 miesiące i teraz prawie każdy weekend. Wszystko jest tam naprawdę perfekt, trzeba powiedzieć. A czy podoba ci się to, że nastała era takich trochę krzykaczy? Popularny jest bardzo ten trash talk, często też trochę wymuszony, taki na potrzeby zebrania sobie dużej ilości fanów, żeby nakręcić na tą walkę. Czy tobie się to podoba? No bo jednak ty raczej należysz do takich spokojnych zawodników. No, trochę już tam więcej rozmawiam, bo też zrozumiałem, że to jest ważne. Jak pytasz o moją opinię, mi się to tak za bardzo nie podoba, bo ja jestem 100% sportowcem, ale ja nie jestem głupi i rozumiem, jak to wszystko działa. I fakt jest taki, każdy chce więcej zarabiać,
jak chcesz więcej zarobić jako fighter, to musisz też patrzeć, żeby więcej ludzi patrzały twoje wagi. Widzisz mnie jeszcze? Tak. A, sorry. Żeby więcej ludzi się tym interesowali. I ludzie się interesują na drama, na trash talk i takie rzeczy. I coraz więcej ludzi się interesuje, coraz więcej ludzi to patrzy i coraz więcej zawodnicy też zarabiają. Dlatego to nie jest głupie tak robić. Ale tak jak patrzysz jako sport, to mi się kiedyś lepiej podobało, bo wszyscy mieli respekt, wszystko było spoko, wszyscy ze sobą rozmawiali. Tak jak to kiedyś było w Pride w Japonii. To były tak moje początki. Jak ja zacząłem MMA, to tylko Pride patrzyłem. To w ogóle UFC się nie interesowałem. To mi się zawsze trochę więcej podobało. Ale teraz też nie jest źle, bo też dla mnie to jest dużo lepiej jak kiedyś. Dlatego jest okej. Okay. Ale trzeba powiedzieć, kiedyś to było może 90% sport, 10% show business i teraz już jest tak pomału, nie wiem, może pół na pół. Tak to czuję. Ale drugim Conorem McGregorem chyba nie zostaniesz. Nie, na pewno nie. I ostatnie już pytanie ode mnie. Zbliża się gala wielkimi krokami UFC 223. Walczą tam dwie Polki. Oczywiście Joanna Jędrzejczyk, która spróbuje odebrać swój pas, no i Karolina Kowalkiewicz, która będzie się bić z Felis Herrig. Jak oceniasz szanse naszych zawodniczek na ten nadchodzący weekend? Przeciwniczkę od Karoliny nie znam i też się tą walką za dużo nie interesowałem, ale wiadomo, walkę od Joanny z Rose, to chyba każdy na tą walkę czeka. Ja Aśkę też trochę znam, ale ja już ją poznałem dawno przed czasem UFC. To ona się biła na gali w Rosji, ja też tam byłem zawodnikiem z mojego klubu i od tego czasu zawsze ją lubiałem i zawsze kciuki trzymałem i mam nadzieję, że ona to wygra i myślę też, że to wygra. Ciężka walka, to jest wiadomo, bo ostatnia walka nie była taka dobra. I myślę, że ona tą walkę wygra psychicznie, jak zapomni, co się stało i to może się udać. Ale ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Musiałbym się więcej tym trochę myśleć o tym, ale tak to teraz myślę, że wygra, ale nie będzie łatwo. No to oczywiście trzymamy kciuki za dziewczynę, trzymamy kciuki za Krzysztofa Jotko i trzymamy kciuki za ciebie, zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym. Czekamy na powrót, czekamy na kolejne zwycięstwo. Oczywiście tego ci najbardziej życzę. No i dziękuję, że znalazłeś dla mnie chwilę. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobra, dziękuję.